Siemanko, z tej strony Gorek, standardowo z... Malinką. I nagrywamy to po raz czwarty, więc jestem na niego wkurzony, bo wszystko psuje. W każdym razie mamy wam do powiedzenia, Przepraszam. Że... Mamy wam do powiedzenia, że... Skończyliśmy sezon pierwszy, czego nie było widać i nie będzie z tego odcinka. Ale zaczynamy sezon drugi. Mhm. Już niedługo pojawi się ten odcinek. Mam nadzieję, że... Jest godzina w Polsce 2:43, u mnie jest 1:43, bo ja mieszkam gdzie indziej. 43, jest! Oreo, oreo, oreo. Możesz kontynuować. W ogóle Jurko, jak mnie słuchać? W każdym razie robimy drugi sezon, a jeszcze mamy zamiar zrobić jedną niespodziankę. Będzie to event, nie na ilość widzów, nie na nic, po prostu świąteczny event. Odbędzie się prawdopodobnie na G1, będzie więcej informacji na radiu, chociaż nie, na pewno na G1 mi się wydaje. W każdym razie będą trzy konkurencje, wyścig na Montchiliad, pytania i konkurs na najładniejsze auto. Muszę się ruszyć, bo już drugi raz zostałem ostrzeżony. Ja też. Więc w każdym razie biegamy jak idioci, jej. Wsiądźmy do parków, będzie taki słego. Nie wsiadam do parków. Ja wsiadam. W każdym razie, o ale on jest piękny. W każdym razie mamy zamiar zrobić i stawki to będzie tak. Za wyścig na Montchiliad będzie malinowy ile? Ile będzie? Za co? Za wyścig na Montchiliad. Sorry, bo się nie słuchałem, skupiałem się na komunii. Dobra, przepraszam. No więc tak, za pierwsze miejsce planujemy 2K, aż 2K, to jest bardzo dużo jak na dzisiejsze standardy na playoffie. Za drugie miejsce będzie 1K, a za trzecie miejsce będzie 500. No, będzie jeszcze do tego... Konkurs to najładniejsze auto. Zatem planujemy, nagroda będzie jakieś 1K, coś koło tego. I będą pytanka, za każde pytanko będzie 5 pytań, za każde pytanko będzie ile? No, 100 tak planujemy. Powiedzmy 100, jak ktoś będzie dał bardzo dobrą i porządną i szybką odpowiedź, może dostanę troszeczkę więcej. Taka pewnie była. No tam 5 dyszek czy ile. W każdym razie zapraszamy was. Event się odbędzie kiedy, Malina? Tak spontanicznie, powiedzmy. Tak spontanicznie W piątek? Drugi dzień świąt? Czemu w piątek? No bo drugi dzień świąt. Ale nie może być w piątek, bo my powiemy, że teraz w piątek, a później w piątek nam się nie uda i będzie później na nas, że jesteśmy do dupy i nie szanujemy tych widzów, którzy nas w ogóle oglądają, o ile w ogóle ktokolwiek nas jeszcze ogląda. Zróbmy tak, będziemy się ogłaszać na radiu. Oczywiście. I na radiu będzie wszystko wiadomo kiedy. Damy wam znać. Damy wam znać, krótko mówiąc. Więc, to by było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Oczekujcie na następny odcinek. Na razie. Żegnajcie.